malowanie myślałem, żeby zostać artystą. A raczej lubiłem malować. Potem można to nazwać różnie. Była taka seria pewnych wydarzeń, które się złożyły na taki ciąg, który doprowadził do tego, że zostałem plastykiem. No, lubiłem rysować, malować od dziecka. Po szkole podstawowej był taki okres, kiedy szukałem sobie szkoły jakiejś. Zdecydowałem się na budowlankę. Taka była tradycja rodzinna. Ale miałem nauczycielkę od rosyjskiego. I ona znalazła, szkoła po prostu dostała informator o różnego rodzaju liceach w województwie. To było dawne województwo lubelskie. I była tam też informacja z liceum plastycznego, że można składać, jak to się wtedy mówiło, papiery o przyjęcie. Oczywiście wtedy to jeszcze były porządne egzaminy. Trzeba było zdać egzamin ze szkoły. No i takim sposobem wycofałem papiery z budowlanki i złożyłem je w liceum plastycznym, zdałem egzamin. Potem było 5 lat liceum plastycznego, a dalej to już tak w sposób, no, tak powiem, naturalny studia. I można powiedzieć, że taka była droga, żeby właśnie zostać plastykiem. No, można powiedzieć, że praktycznie wszystkie mają jakieś wyjątkowe znaczenie. Nie są mi obojętne, ja po prostu nie robię je tak, żeby one nie miały dla mnie znaczenia. Mają znaczenie, bo są dla mnie ważne. Bo właśnie ważne jest to, co powiedziałem wcześniej, że chcę się po prostu z kimś innym podzielić tym, co widzę, co spostrzegam, co właśnie dla mnie jest istotne. I dlatego dla mnie ważny jest każdy obraz. Na pewno mam takie, które mi się bardziej podobają, do których się trochę przywiązuję. Czasem to mija, czasem to się zmienia w ogóle, czasem coś, co było ważne, staje się mniej ważne, a pojawia się coś zupełnie nowego. No ale mogę powiedzieć to, co powiedziałem wcześniej. Każdy obraz jest dla mnie ważny przez to, że nie chcę go odpuścić w trakcie pracy. Nie jest to dla mnie, że tak powiem, rzecz błaha. Właśnie najważniejsza to jest moja przeszłość, ponieważ się wychowałem na wsi, więc ten mój kontakt z przyrodą był taki bardzo bliski. To mi pozostało. I właściwie to jest tym moim najważniejszym źródłem, otoczenie. Otoczenie, ale takie właśnie, powiedziałbym, pełne tego życia biologicznego. Bardzo lubię na przykład malować góry i skały. Tego mi brakuje we Włocławku, ale jeżeli mam taką okazję, więc właściwie mówiąc szczerze, każde zjawisko przyrodnicze jest dobrym motywem do działania, do pracy, do namalowania. Myślę, że tak jak każdemu malarzowi, każdemu artyście, każdemu twórcy, to najlepiej się tworzy wtedy, kiedy jest spokój, kiedy można sobie po prostu poświęcić cały czas na to, co człowieka buduje, co jest tym takim właśnie jego motorem działania, że tak powiem. To wtedy, kiedy my się jak gdyby oddajemy temu, to powoduje, że ta nasza praca przynosi i wyniki dobre, i daje satysfakcję. Mówiąc szczerze, ta sytuacja mnie praktycznie nie dotknęła, poza tym okresem, kiedy był ten ścisły obowiązek kwarantanny, kiedy trzeba było pozostawać w domu. To ponieważ poruszam się zawsze tam, gdzie ludzi jest bardzo mało albo wcale, więc jak dla mnie nie ma to specjalnego znaczenia.